Mamy nowy rekord w historii trójboju siłowego. Zawodnicy Classic Physique pokazują mistrzowski poziom docięcia. Hunter Labrada spróbuje zmniejszyć talię przed następnym sezonem startowym, a Arnold Schwarzenegger wspomina, jak udało mu się pokonać swojego najtrudniejszego rywala. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Rozpoczynamy najciekawsze newsy z minionego tygodnia. Dzisiejsze podsumowanie rozpoczniemy od historii związanej z trójbojem siłowym. W tym tygodniu padł potężny rekord, a dokładniej mówiąc najcięższy bój w historii tej dyscypliny. Mogłoby się wydawać, że mówię teraz o przysiadzie albo martwym ciągu, ale nie. Mamy nowy, najlepszy wynik wszechczasów w wyciskaniu leżąc. Na zawodach IPA Hillbilly Havoc 2023 Jimmy Kolb wycisnął kosmicznie brzmiące 612,5 kg. Amerykanin dokonał tego w pełnym osprzętowaniu, czyli m.in. w tzw. koszuli. Jest to oczywiście osobna kategoria niezwiązana z wyciskaniem RO, gdzie od lat króluje popularny Julius Maddox. Wracając jednak do bohatera tego newsa. Jimmy jako pierwszy człowiek w dziejach trójboju przekroczył magiczną barierę 600 kg. Co warto nadmienić, był blisko tego osiągnięcia również rok temu, kiedy pod koniec lutego wycisnął także szalone 1320 funtów, co równa się 598,7 kg. Tym razem po odpuszczeniu pierwszego podejścia i spaleniu drugiego udało mu się napisać nowy rozdział w historii żelaznego sportu. Co ciekawe, zawodnik zajmujący drugą pozycję w rankingu wyciskania w kategorii Unlimited, Will Barotti, osiągnął w grudniu ubiegłego roku wynik 521,6 kg. Oznacza to, że od nowego rekordzisty dzieli go aż 90,9 kg. Kolb w tym momencie totalnie dominuje swoją kategorię i na razie nie widać dla niego godnego przeciwnika. Takie osiągnięcia zasługują na ogromny szacunek. Na podziw zasługuje również definicja, jaką prezentują ostatnimi czasy zawodnicy klasycznej sylwetki. Przez ostatnie lata wydawało się, jakoby docięcie nie odgrywało w niej aż tak istotnej roli, jak czynniki takie jak symetria, estetyka i to, jak muskulatura płynie. Mieliśmy bowiem w ścisłej czołówce takich zawodników jak Terence Ruffin, który swoim pozowaniem i kapitalnymi liniami nadrabiał posiadanie delikatnie większej ilości tkanki podskórnej. Robił to na tyle świetnie, że w 2020 i 2021 roku zajmował na Olimpii drugie miejsca, zaraz za Chrisem Bumsteadem. W ubiegłym roku jednak to nie wystarczyło i sędziowie dość brutalnie zrzucili go na szóstą pozycję, mówiąc wprost, że musi poprawić definicję. Pogoń za coraz lepszym docięciem zauważyć można po aktualizacjach sylwetek zawodników przygotowujących się do startu na Arnold Classic. Na szczególną uwagę zasługują tutaj Urs Kaleciński, Raymond Rocca oraz Darwin Uribe. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym. Niemiec polskiego pochodzenia wrzucił na swojego Instagrama bardzo imponujące nagranie. Jest to krótki, kilkusekundowy filmik, a jednak zrobił furorę w sieci. Wszystko za sprawą ogromnej ilości szczegółów, jakie widać na klacie i barkach 24-latka. Jest to kulturysta bardzo młody, a już udało mu się opanować sztukę czegoś, co nazywamy docięciem do kości. Definicja Ursa przywodzi na myśl takie ikony jak Andras Menzer czy Helmut Schrabl. Nawet po jego twarzy widać, że tłuszczu nie zostało mu zbyt wiele. Jeśli chodzi o Classic Physique na Arnoldzie, to większość kibiców przewiduje walkę o zwycięstwo między Kalecińskim a ubiegłorocznym mistrzem Raymonem. Popularny Brazylijczyk nie chce odstawać od konkurenta i regularnie udostępnia nagrania, na których chwali się swoją formą. Na tym udostępnionym w tym tygodniu prezentuje się wyjątkowo dobrze. Jest twardy, suchy i ziarnisty, a na jego ramionach oraz udach nie brakuje waskularyzacji. Panowie pokazali, jak wyglądają z przodu, jednak jeden zawodnik postanowił zaprezentować nam, jak wyglądają dobrze docięte plecy. Darwin Uribe, bo o nim mowa, również za 3 tygodnie wyjdzie na scenę Arnolda i może być niemałą niespodzianką. W dole jego grzbietu rysuje się bowiem pokaźna choinka, która zawsze jest oznaką kapitalnej definicji. Dajcie znać w komentarzach, kto z całej trójki najbardziej Wam imponuje, a my przechodzimy już do kolejnego newsa. Hunter Labrada zdradził swoje plany na tegoroczny off-season i zapowiedział pracę nad zmniejszeniem talii. W najnowszym 10-minutowym filmie na swoim kanale YouTube Amerykanin przeanalizował start na Mr. Olympia 2022, który zakończył na 7 pozycji. Jak mówi sam zainteresowany, nie jest to wynik, który go satysfakcjonuje i nie ma co się temu dziwić.
Rok wcześniej zdobywał kapitalne czwarte miejsce. Naturalną koleją rzeczy syn Lila Brady zaczął szukać pomysłów na rozwiązanie problemów ze swoją sylwetką. Postanowił nie gonić ślepo dodatkowej masy mięśniowej w każdym miejscu, a zostać przy fundamentach i skupić się na środkowej sekcji oraz dole pleców. Priorytetem wciąż pozostaje dodanie rozmiarów dole grzbietu zarówno w najszerszych, jak i prostownikach, zaczął Hunter. To będzie mój pierwszy off-season, kiedy wszystko inne jest odpowiednio duże. Nie potrzebuję gonić masy aż do momentu, w którym wiszę nad zlewem, bo przez cały dzień jestem pełny. Tym razem skupię się na jedzeniu większej liczby pełnowartościowych posiłków i poprawię mojego trawienia tak, aby zmniejszyć talię. Jeśli ktoś dokładnie śledził postępy młodego Labrady przez ostatnie lata, doskonale wie, jak ważną i dobrą decyzję podjął w tym momencie. 30-latek bowiem regularnie dzieli się na Instagramie swoim jadłospisem niemal przy każdej aktualizacji sylwetki. W przeszłości nagminnie można było zobaczyć tam horrendalne ilości odżywki białkowej. W diecie składającej się z około 6 posiłków, nawet 3 z nich potrafiły być proteinowym szejkiem. Hunter tak bardzo szukał dodatkowej masy, że zapomniał o swoim układzie pokarmowym, co dało się zauważyć nawet na scenie. Mimo bardzo dobrej definicji oraz wyraźnie rozwiniętych mięśni brzucha, jego środek był wyjątkowo niewyraźny i rozmyty. Do tego w pozach takich jak most muscular i triceps bokiem wystawał, sprawiając wrażenie wydętego. Miejmy nadzieję, że Amerykanin w porę zauważył problem i uda mu się go jeszcze naprawić. Mamy aktualnie okres przejściowy w kulturystyce. Niecałe 2 miesiące temu zakończyła się Olimpia podsumowująca sezon 2022. Teraz kibice czekają na Arnold Classic, które na początku marca na dobre rozkręci obecny sezon startowy. Dlatego na koniec zatrzymajmy się przy organizatorze drugich największych zawodów w świecie kulturystyki, Arnoldzie Schwarzeneggerze. W ostatnim wydaniu swojego newslettera The Daily Pump Austriak powspominał czasy swoich startów jako zawodnik i zdradził, kogo uważa za swojego najtrudniejszego rywala. 75-latek napisał tak. Myślę, że odpowiedzią musi być Sergio Oliva, który wygrał Mr. Olympia 2 razy z rzędu, zanim pokonał mnie, zdobywając swój 3 tytuł w 1969 roku. Jego sylwetka była niesamowita. Musiałem dać z siebie wszystko, żeby pokonać go na Mr. World i później na Olimpii w 1970. Mam na myśli naprawdę wszystko. Ciężko było spodziewać się, że Schwarzenegger wytypuje kogoś innego niż Sergio Oliva. Kubańczyk był posiadaczem jednej z najlepszych genetyk w historii kulturystyki i kompletnie dominował w tym sporcie tuż przed wkroczeniem Arniego na salony. Austriak przypomniał również bardzo ciekawą historię związaną z ich rywalizacją. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek brał udział w dłuższej rundzie porównań niż na tym Mr. World. Sędziowie nie mogli się zdecydować. Wylewaliśmy z siebie 7 poty, przyjmując kolejne pozy, aż w końcu musiałem wykonać sztuczkę na Sergio. Powiedziałem mu, że powinniśmy po prostu zejść ze sceny. Kiedy on schodził, ja wykonałem jeszcze jedną pozę i od tamtego momentu nigdy więcej nie przegrałem. Kapitalna historia o tym, jak charakter i spryt pozwoliły Arnoldowi rozpocząć swoją własną erę w kulturystyce i później podbić cały świat. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.